Dzień dobry Państwu, a nawet dobry wieczór, bo choć wciąż jest widno o tej porze, a u dyrektora Łukasza wręcz bardzo widno. Panie dyrektorze, no u Pana to okno za Panem no świeci jakby tam naprawdę. Nie wiem, co się działo. Czy to jest blask utrzymania ekstraklasy w takim układzie, który tam jest widoczny, który Pana opromienił? Taki mamy tutaj klimat. Jest słonecznie i ciepło. Nie, nie, no jest widno. Akurat może światło tak w oknie pada, więc na pewno to nie jest blask utrzymania, tylko taka pora dnia i pogoda za oknem. Panie Łukaszu, najpierw, zanim przejdziemy do Jagiellonii, zanim przejdziemy do ligowych spraw, który mecz jest dzisiaj ważniejszy? AS Roma Feyenoord czy Motor Lublin Wigry Suwałki? Szybka, krótka, treściwa odpowiedź. Na co pan bardziej czeka? Który wynik? Jestem kibicem Romy i oczywiście jest to dla mnie również bardzo ważny mecz, ale w kontekście mojej pracy te dwa mecze były, bo mamy nie tylko dzisiaj motor Wigry Motor, ale skończył się właśnie mecz Chorzów-Radunia 1-0 dla Ruchu tak jest. W doliczonym czasie, więc w kontekście naszej pracy na pewno te mecze są ważniejsze. Czyli co, panie dyrektorze, jednym okiem już gdzieś tam na ten drugi mecz Wigry Motor, jest tam jakiś pięciu potencjalnych zawodników Jagiellonii Białystok? Potencjalnych może nie, ale za plecami już w tle słyszę, że rozpoczęli, więc jestem może jednym uchem na bieżąco, postaram się być dobrze skoncentrowany, żeby tam słyszeć i dobrze odpowiadać na wasze pytania. Wspaniale, panie dyrektorze, czyli takiego mamy live'a. Jeśli coś się tam wydarzy, pan na bieżąco skomentuje wydarzenia meczowe, bramkę, cokolwiek, prawda? Jasne, nie ma problemu. Panie dyrektorze, wywiad z TVP Sport z ostatnich dni, tygodni z panem, powiedział pan, że brakowało tej adrenaliny. Czuje się pan znowu w tym siodle? To jest znowu to, ten taki prąd ligowy, to decydowanie, transfery, to wszystko. Czy za tym się tak tęskniło? Bardzo lubię swoją pracę. Rzeczywiście tej adrenaliny w ostatnim czasie nie brakowało. Dostarczyli mi tej adrenaliny piłkarze, kibice w ostatnim czasie dosyć sporo i fajnie. Finalnie z happy endem, bo na koniec rzeczywiście było dosyć nerwowo. Tak, przyznam, że rzeczywiście brakowało mi tego. Nudził się pan? Może nie nudziłem się, miałem co robić, cały czas jestem przy piłce, byłem przy piłce, ale to jest inny charakter pracy. Nie, na pewno to nie jest taka praca, jak jesteśmy dzisiaj w klubie. Gdzieś myślę, że ktoś, kto grał w piłkę, a skończył, to wie i rozumie, o czym mówię. No ja mam wrażenie, że wiele problemów, wręcz tak na chwilę odbiegając, wiele problemów, które zdarzają się niektórym byłym piłkarzom, polega na tym, że szuka się bardzo czegoś, co zastąpi tę adrenalinę, którą dawało boisko. I często to są później no, rzeczy, które nie do końca się dobrze kończą. Czy jest taka potrzeba, takie poszukiwanie po karierze czegoś, co również wywołuje, przepuszcza ten prąd? Znaczy po pierwsze to nie ma, zawsze powtarzam, nie ma lepszego zawodu niż piłkarz, no ale ten zawód niestety nie trwa wiecznie. U mnie się skończył dość szybko z różnych powodów. Więc chciałem pozostać przy sporcie, tak? A w szczególności przy piłce, bo uważam, że na tym się znam najlepiej, tak? I nie czuję żadnego innego zawodu tak mocno, jak ten, przy którym dzisiaj jestem, tak? Czy to było w roli piłkarza, czy dzisiaj dyrektora sportowego, czy agenta, czy nawet jak robiłem kurs trenerski, miałem przyjemność pracować również z dziećmi czy z seniorami. Sprawia mi to ogromną przyjemność i myślę, że dzisiaj każdy dzień traktuję jako pójście do pracy, tylko pójście do zrobienia czegoś, co mi sprawia przyjemność. Oczywiście są trudne momenty, są nerwy, czasami padają różne ostre słowa, ale finalnie na końcu jednak twarz się uśmiecha i to chyba to jest fajne. Czy dużo tych ostrych słów było w ostatnich miesiącach? Chyba nie. Chyba jest pan no, takim jednym z dwóch bohaterów Podlasia w ostatnich miesięcy. Tak przynajmniej można wywnioskować, nie wiem, czytając komentarze kibiców, czytając Twittera. Czy bohaterów? Nie, no, nie dajmy się zwariować. No, okej, na pewno czuję, że dołożyłem do cegiełkę do tego, co było bardzo ważne, czyli utrzymanie się Jagiellonii w Ekstraklasie, ale no, myślę, że ta odpowiedzialność się rozłożyła na kilka osób i czy na kilkanaście osób, więc absolutnie to nie jest trafne stwierdzenie. Rozumiem.
Czy obawiał się pan w ogóle troszeczkę wejścia do Jagiellonii? Ten moment był dosyć taki trudny. Też, czy miało dla pana znaczenie, że no nie jest tajemnicą, że no nie był pan jakby pierwszym wyborem? Najpierw się mówiło o dyrektorze Jacku Zielińskim przede wszystkim. Tak, miałem okazję już podziękować Jackowi, że nie przyjął tej pracy i Arturowi, bo jestem ja w Jagiellonii, tak? No właśnie, pan był opcją numer 3, plan C. Jak to jest być Tak. planem C? No, jak to być? Na pewno fajnie być tą opcją numer jeden, ale mam nadzieję, że dzisiaj poprzez swoją pracę po jakimś okresie, na który się wstępnie umówiliśmy, ludzie, którzy mnie zatrudniali, ludzie, którzy gdzieś dali mi ten kredyt zaufania, powiedzą, że to jednak była słuszna decyzja. Jakby mogli cofnąć czas, to Łukasz Masłowski by był numerem jeden. Rozumiem. Nawracając do tego, czy pan się obawiał troszeczkę wejścia, czy jednak zdając sobie sprawę z trudności, przed jakimi stała Jagiellonia, czy jednak to była taka szansa, że nie, no muszę wrócić w siobie? Nie, to oczywiście zastanawiałem się, jak nad każdą zmianą decyzji, podejmując różne decyzje, takie powiedzmy strategiczne, no to zawsze są jakieś obawy, cokolwiek robimy. O tyle to było ciekawe, że gdzie byliśmy posłowie, to tak naprawdę pojawiły się dwie propozycje. Nic nie było jeszcze pomiędzy nami podpisane, ale gdzieś była podana ręka i padło słowo i Druga to absolutnie jest z ekstraklasy, jak rozumiem, tak? jedna z Propozycja. ekstraklasy, jedna z pierwszej ligi. Mimo wszystko uważałem, że jeżeli dzisiaj podjąłem decyzję, że chcę iść do Jagiellonii, to absolutnie nie ma powodu się z tego wycofywać, tak? Wszedłem tak naprawdę w nowe środowisko, kompletnie mi obce, tak? Jako sam, nie znając tam nikogo. I dzisiaj mogę powiedzieć, że to była dobra decyzja. Naprawdę sobie buduję opinię o klubie, uczę się tego klubu. Myślę, że klub tak naprawdę zaczyna sobie wyrabiać opinię o mnie, poznaje moją kulturę pracy, mój charakter pracy. Z perspektywy czasu na absolutnie dzisiaj nie żałuję swojej decyzji. Dobrze, no to taki szybki test. Za chwilę wrócimy do spraw sportowych, ale co panu się przede wszystkim kojarzyło z Podlasiem, zanim pan wylądował w Jagiellonii? To może być pytanie podchwytliwe, ale być nie musi. Duch puszczy. Jednak duch puszczy, tak? Nie, no oczywiście to jest taki popularny napój na Podlasiu, ale nie, no Jagiellonia mi się, oczywiście Białystok mi się kojarzył zawsze z Jagiellonią, a Jagiellonia mi się kojarzy z bardzo dobrym zespołem w ostatnich latach, zawsze grającym o najwyższe cele. I po to, idąc do Jagiellonii, z tyłu głowy miałem to, że Jagiellonia nie może grać o utrzymanie, tak? Jagiellonia musi być klubem, który będzie znów walczył o najwyższe cele, o te miejsca w tabeli. Na to potrzeba trochę czasu, bo tam jest ogromny potencjał, są ogromna rzesza kibiców. Podlasie to Jagiellonia, tak? I naprawdę ten region zasługuje na to, żeby Jagiellonia grała tak w piłkę jak parę lat temu. Jest jeszcze w razie czego kompromisowe wyjście, można zawsze mówić Pałac Branickich. Wtedy się dopiero też zyska zawsze Tak, dużą ale sentyment. przyznam szczerze, że nie miałem czasu i okazji poznać Białego Stoku. Znam, tak jak mówię, dzisiaj trzy miejsca: stadion, baza i office. No i oczywiście hotel, w którym mieszkam, więc nie miałem Kiedy okazji. przy... Tak, to pytanie, kiedy się pan przeprowadza z hotelu, no bo hotel wskazuje pewną tymczasowość. Nie, uważam, że dzisiaj hotel to jest dla mnie bardzo wygodną opcją, ze względu na to, że ja jestem bardzo często w podróży i jak przyjeżdżam, to jest mi bardzo wygodnie 3-4 dni spędzić w hotelu, bo tak naprawdę jestem sam, rodzina została na miejscu. Więc to nie jest tymczasowość. Myślę, że Rodzina w to jest Łodzi, tak? rodzina w Zyskiej Woli, tak, dzieci Nie chodzą do wolno. szkoły, ale też mówię, świadomy jestem, jak to jest trudna branża, więc dzisiaj po raz nasty zmieniać im środowisko i otoczenie nie chcieliśmy, dlatego oni zostali na miejscu. Kiedyś miałem przyjemność rozmawiać z trenerem Mariuszem Pawlakiem, też pewnie pan go zna z czasów boisk piłkarskich. On mi powiedział coś takiego właśnie, kolejny raz wyjeżdżając samotnie
tym razem do Bełchatowa prowadzić klub, że no w zasadzie nie uczestniczyłem przy wychowaniu swoich synów. Mam nadzieję, że kiedyś nie będę tego żałował. To tak we mnie utkwiło, bo pokazuje, ile osoby z tej branży często naprawdę poświęcają życia rodzinnego, o czym się praktycznie nie mówi. Tak, to jest najtrudniejsze dzisiaj teraz łąka, mimo wszystko sporo mnie nie ma w domu. Jak wyjeżdżam z Białegostoku, to jadę bardzo często na obserwacje, tak? I o tyle dobrze, że Zmyska Wola leży w centrum miasta i zawsze gdzieś po drodze jest tutaj. I zawsze mogę, że ona się śmieje, że przyjeżdżam wymienić walizkę, tak? I to jest najtrudniejsze. No ale mówię, no każdy ma na tyle już duże dzieci i oczywiście brakuje im pewnie czasami taty, ale no są też na tyle już mądrymi dzieciakami, że rozumieją, że to jest mój zawód i dzisiaj w tej branży pracujesz tam, gdzie cię chcą. Oczywiście fajnie by było, jakby w Zduńskiej Woli była ekstraklasa na bardzo dobrym poziomie i mógłbym pracować tutaj na miejscu, ale to jest na dzień dzisiejszy niemożliwe. Kwestia ilu lat? Pogoń, Zduńska Wola, wszyscy lubimy, wszyscy szanujemy. Kiedy w takim układzie? Trzymam kciuki, żeby przede wszystkim utrzymali się w pierwszej, w czwartej lidze, a trzymam kciuki, żeby kiedyś awansowali do trzeciej. To myślę, żeby był optymalny poziom rozgrywkowy dla Zduńskiej Woli. Widzę, że jest pan kibicem, cały czas śledzi, gdzie ta pogoń jest. Lokalny patriotyzm musi być. Tak, dokładnie. Dobrze, wracając do Jagiellonii. Co pana najbardziej zaskoczyło, gdy pan zameldował się w Jagiellonii? No, jesteśmy po sezonie. Wiadomo, że budują się pewne nowe struktury, że wszedł prezes Petrkiewicz. Dzisiaj można chyba powiedzieć, co najbardziej takie było zaskakujące, że w tym roku, w tym momencie ekstraklasy cały czas gdzieś funkcjonuje. Czy było coś takiego jaskrawego, co wydało się panu natychmiastowo do zmienienia, czy aż tak nie było? Nie, to nie, to na pewno trzeba było zrobić taki wewnętrzny audyt spokojnie i merytorycznie, tak? Na gorąco podejmować decyzje strategiczne, no to nie było, to uważam, że byłoby nieracjonalne, tak? Oceniliśmy, oczywiście mówię teraz o sobie, oceniliśmy poziom sportowy i uważaliśmy, że trzeba tą drużynę wzmocnić pod względem ofensywnym, stąd trafili do nas piłkarze z tak zwanego przedłużonego okienka transferowego z Ukrainy. No oczywiście to była słuszna decyzja, bo jeden i drugi pomógł nam w kontekście tej rundy utrzymać się w ekstraklasie, a pozostałe kwestie, ocena potencjału sportowego, no to przebiega do dzisiaj i tak naprawdę cały czas robimy ten audyt, bo na to potrzeba trochę czasu. Tam jest dużo, dużo rzeczy, jest oczywiście scouting, akademia była, tak, to są rzeczy, na które codziennie zwracamy uwagę i codziennie chcemy poprawiać pewne rzeczy. No tak, najpierw zapytam o scouting, ponieważ nie jest tajemnicą, że troszeczkę mówiło się w Polsce, że troszeczkę Jagiellonia zaspała w tym temacie w ostatnich latach, że bardzo długo, do pewnego stopnia, do pewnego roku Jagiellonia była mistrzem takich transferów, no nie powiem na nos, ale gdzieś rzeczywiście to potrafiło zafunkcjonować bez jakiejś takiej drobiazgowej, nowoczesnej oceny, ale w pewnym momencie inni jakby odjechali. I czy rzeczywiście ten scouting w Jagiellonii, to korzystanie z niego, z analiz, z tego typu kwestii było troszeczkę zapóźnione, tudzież wciąż jest? Znaczy nie wypada mi mówić o tym, co było, tak? Dzisiaj doszliśmy do wniosku, że chcielibyśmy, żeby to wyglądało inaczej, tak? I zbudowaliśmy nowy dział scoutingu. Na dniach będzie ogłoszony, kto będzie ze mną pracował, tak? Nie będzie to mocno rozbudowany dział scoutingu. Na dzień dzisiejszy uważam, że to będzie optymalne. Oczywiście chcielibyśmy pójść szerzej, ale to też się wiąże z finansami. Dzisiaj mamy sytuację taką, że oglądamy złotówkę 4 razy, zanim ją wydamy. I myślę, że to, co nam się udało dzisiaj zbudować i ci ludzie, z którymi będę miał przyjemność pracować,
na ten moment w zupełności wystarczą, tak? Robią to już bardzo profesjonalnie, są zaangażowani w to, co robią. Naprawdę są mi pomocni w tych pierwszych, w pierwszej fazie scoutingu. Później wiadomo, decyzje strategiczne i decyzje transferowe już są podejmowane przeze mnie i przez prezesa Pertkiewicza, ale na dzień dzisiejszy, tak jak wracając do pytania, chciałem, żeby to wyglądało troszkę inaczej. Czy lepiej, to czas pokaże. A czy możemy, jak rozumiem, nie chce pan przede wszystkim zgłaszać w tym momencie, zdradzać nazwiska, czy na przykład liczebność tego działu skautikowego, czy jakiś podstawowy model działania, jaki macie wypracowany, tudzież chcecie wypracować, czy coś takiego możemy wejść w takie szczegóły? Tak, będą zatrudnione, dzisiaj mamy zatrudnionych cztery osoby, tak, do tego dojdzie piąta osoba od 1 lipca, ja jestem szóstą osobą, to są osoby, które odpowiadają za pierwszy zespół i drugi zespół, mamy cztery osoby odpowiedzialne za akademię, do tego podpisaliśmy umowę z taką firmą Scoutium, która świadczy nam usługi również w zakresie obserwacji piłkarzy, więc wydaje mi się, że w tym momencie jest to optymalne rozwiązanie na ten moment, bo wiadomo, że zawsze można zrobić coś lepiej, ale dzisiaj myślę, że zoptymalizowaliśmy to na tyle, na ile to jest możliwe. Panie Łukaszu, bardzo zaciekawiło mnie to, co pan powiedział, że współpracujecie również z zewnętrzną firmą Scoutium. Wiem, że to jest coraz częściej spotykane tego typu i coś więcej o tej współpracy? Co to za tak, firma? Dopiero co nawiązaliśmy tą współpracę, więc podpisaliśmy umowę na rok czasu. Chcemy zobaczyć, jak ta współpraca będzie wyglądała. Współpraca wygląda na tym, że jest to firma, która przez nas określony mecz i określonego piłkarza jedzie, nagrywa tego piłkarza. Robią sami analizę wideo i opis tego piłkarza, wysyłają nam pełen raport również z materiałami wideo, czyli tak naprawdę wszystkie momenty z piłką i bez piłki, ten jest zawodnik przez nich nagrany, cały raport obszerny jest do nas wysłany, trafia do naszego działu scoutingu, później nasz dział scoutingu robi swój wewnętrzną analizę tego spotkania i tego piłkarza i dostaje raport ja wtedy. Dobrze. Panie Łukaszu, ja tylko powiem. Moi drodzy widzowie, jeśli macie jakieś pytania do dyrektora Łukasza, zapraszam zadawać je na czacie. Niedługo oczywiście je zadam. Na razie jeszcze mamy kilka swoich. Panie dyrektorze, no nie da się... Ja bym potrzebował, tylko mogę jedną minutkę, ja trochę taki jestem, trafiłem do domu, ja tylko potrzebuję jedną rzecz, otworzyć dziecku drzwi od domu, bo nie wiem, stoi pod oknem i już tak macha od 10 minut, więc, więc go wpuszczam i za sekundę jestem. No myślę, że nie możemy się zgodzić, jednak protestujemy, jednak to jest niemożliwe. Także tym bardziej zapraszam w tym momencie na czat do zgłaszania swoich pytań. No jestem, przepraszam najmocniej. Mam nadzieję, że długo mnie nie było. Cały czat się obraził. Wszyscy sugerują, że absolutnie nie możemy się na to zgodzić. Musi pan wyprosić dziecko. I to jest okay. Absolutnie nieakceptowalne. Dobrze, to w takim układzie myślę, że czat również zasłużył na to, żeby pierwsze pytanie padło od naszych kibiców i widzów. No myślę, że jest to pytanie, które bardzo, no, które wszystkim gdzieś chodzi po głowie, tak? Czyli pytanie o Kariokę i Guala. Najbardziej się nasuwa, jakie są szanse, żeby oni zostali na dłużej w Białymstoku. Wiem, że całej kuchni dyrektor nie może zdradzić, ale no troszeczkę nie, jakbyś mówił. Nie, ale to jest bardzo proste pytanie. Oczywiście chcielibyśmy, żeby zostali, tak? Tylko dzisiaj oni są związani z macierzystymi klubami, kontraktami, tak? I my dzisiaj tak naprawdę jesteśmy uzależnieni przede wszystkim od decyzji FIFA, co będzie dalej z piłkarzami czy z Ligą Ukraińską. A my również jako klub nie możemy sobie pozwolić na to, żeby czekać w nieskończoność. Tak? Chciałbym, żebyśmy mieli 90% kadry na obóz, taką jaką sobie zakładamy na ten sezon w gotowości. I oczywiście dajemy sobie pewien bufor czasowy co do Guala i do Karioki, ale
Martwię się, czy boję się, że to się po prostu będzie przeciągało, tak? Jeśli chodzi o Guala, to też do tego jest dzisiaj kontuzjowany i on sam nie do końca jest w stanie się jednoznacznie określić, gdzie chciałby w przyszłości być, tak? Oczywiście wspomniał, że został dobrze przyjęty, że to był fantastyczny okres, że też w Troszeczkę jakimś zakochał stopniu. się w Białymstoku, parafrazując klasyka. Tak. No, w jakim stopniu my też do niego wyciągnęliśmy rękę, bo wiadomo, jaka była sytuacja. Carioca bardzo chce zostać z nami. Jemu jeszcze bardziej się spodobał, jeszcze mocniej się zakochał niż Gual, To ten więc pałac Branicki, takie robi wrażenie. tak, na pewno Pałac zrobił dobrą robotę. Więc czekamy tak naprawdę jeszcze troszkę, jesteśmy cierpliwi. No ale mówię, no my musimy po prostu pracować i działać, nie możemy czekać w nieskończoność. Chciałbym naprawdę stworzyć dla trenera czy dla całego sztabu ten komfort, że jadąc na obóz ma w większości kadrę przygotowaną do nowego sezonu. Pełni rozumiem, panie Łukaszu. Możemy uchylić troszeczkę rąbka tajemnicy, jak to się stało, jaki był proces, który sprowadził tych zawodników do Białegostoku, ponieważ ja przyznam szczerze, w pierwszej chwili, jak zobaczyłem, że oni tak szybko wskakują do pierwszego składu, pomyślałem, że jest w tym jednak również cień desperacji, że zawodnicy, którzy no, nie za wiele znają zespół, od razu mają odgrywać wiodące role i prowadzić ofensywę. Później okazało się, że oni są po prostu naprawdę dobrzy i dzisiaj myślę, że większość kibiców Ekstraklasy jako takich chciałoby dalej zobaczyć tych piłkarzy na cały sezon, więc jak to była pewnego rodzaju no, siłą rzeczy okazja, tak, sprowadzić tych graczy. Carioca od dłuższego czasu obserwowałem, skautowałem go jeszcze wcześniej pod inne kluby. Jeśli chodzi o Guala, to tak naprawdę pojawił nam się dość późno i nie było nawet jak go zweryfikować, jeśli chodzi o jego taką ocenę na żywo, tak? Ale obejrzeliśmy wszystkie sparingi jego w Turcji, w Dnipro, które były nagrywane przez klub, tak? Obejrzeliśmy jego mecze z Ligi Hiszpańskiej i nie było czasu na to, żeby bardzo zbyt długo się zastanawiać, więc to była szybka decyzja, ale również intensywna praca, żeby zweryfikować jego przydatność i mówię, profil, czy nam będzie pasował, więc to było krótkie. Krótki taki okres scoutingowy. Z Kariokom było tyle prościej, że go od dłuższego czasu znałem. Znałem go też z Ligi Białoruskiej, więc tutaj była lepsza ocena, taka bardziej wiarygodna, ale jeśli chodzi o ich ściągnięcie, to też to nie było zbyt duże ryzyko, bo ze względu na to, że to byli bardzo niskokosztowi piłkarze. Rozumiem. No dobrze, będziemy wszyscy wypatrywać, czy tym piłkarzy uda się zachować w Ekstraklasie. Pomówmy też chwilkę o najnowszych transferach Jagiellonii. Nene wydaje się zawodnikiem, który ma rozwiązać waszą środek pola, kreatywność w środku pola. Taki jest cel, tak? Nene to ma być ten piłkarz, który gdzieś tutaj wprowadzi trochę więcej twórczego fermentu. Nene jest tak od dłuższego czasu obserwowany. Jest to piłkarz takiego profilu, jakiego szukaliśmy. Bardzo takiego piłkarza uważałem, że w tej rundzie nam brakuje. Jest to taka kreatywna szóstka, która lubi bardzo często mieć piłkę przy nodze. Przychodzi z bardzo dobrego zespołu, z siódmego miejsca, tak, siódme miejsce w tabeli Santa Clara z ligi w Polsce dobrze, dobrze znanej i ostatnio sporo Portugalczyków trafiło do polskiej To ligi. miało wpływ na to, że on się przekonał, żeby tu przyjechać, no bo jak sam pan mówi, w sumie przyjeżdża z silniejszej ligi, a przynajmniej mającej większe wizytówki i większą rozpoznawalność do Polski, a dla niego to jest pewnego rodzaju przygoda. On dostał propozycję nowego kontraktu z Santą Clarą, tylko że tak naprawdę on chciał spróbować czegoś nowego, tak? To jest jego pierwszy wyjazd za granicę. Wiele dobrego słyszał o polskiej lidze, uważał, że to jest dla niego dobry krok i bardzo nie zastanawiał się długo nad naszą propozycją i nad naszą ofertą, tak? Więc to jest fajne. Jeszcze taką może krótką historię odnośnie tego, jak leciał do Bardzo nas, chętnie. to on mieszka na bardzo małej wyspie i stamtąd takim bobofrutem, samolotem leci na większą wyspę, z większej wyspy leci samolotem do Lizbony i tak miał dotrzeć do Warszawy. Warunki pogodowe
nie pozwoliły na to, żeby od siebie z wyspy wylecieć na tą większą, więc wziął jakąś łódkę, mam ten film nagrany, wysyłał mi, że wziął jakąś łódkę i przez wodę na tą, na chyba 3 godziny tą łódką w fatalnej pogodzie, żeby zdążyć na ten samolot z większej wyspy. Niestety nie zdążył, ale gdzieś tam udało się następny samolot złapać już z Lizbony. No ale to też pokazywało do tego, że naprawdę jest zdeterminowany i chciał przylecieć, zdążyć na czas przylecieć do Polski, przejść te testy medyczne i podpisać kontrakt. I to jest fajne. Nie? Fajnie, jak czujemy to, że piłkarz chce do nas przyjść, że nie musieliśmy przebijać kogoś finansowo, tylko tak naprawdę uczciwa, racjonalna oferta, a czuję, że piłkarz chce przyjść do ciebie i tutaj grać. To prawda, panie Łukaszu. Pan zna dobrze tą branżę, wie, że to jest zawsze różnica, gdy piłkarz rzeczywiście chce tu grać, a nie przyszedł, nie wiem, bo dostał duże pieniądze i tylko to jest jego główną motywacją. Ale to, no oczywiście chętnie powiem, że no wspaniała determinacja, ale to czy aż tak ten rynek portugalski, ci średniacy są tak łatwi do przelicytowania gdzieś? Czy to jest aż tak atrakcyjny rynek w tym momencie dla ekstraklasy? Na pewno ja jestem zwolennikiem Ligi Hiszpańskiej, Ligi Portugalskiej i sposobu gry południowców. Tak? Uważam, że tam się szkoli bardzo dobrych piłkarzy. Czyli dla mnie oczywiście zawsze będą priorytetem Polacy i chciałbym, żeby w zespole naszym było ich jak najwięcej, ale tak się nie da. Więc Tam po prostu dzisiaj pojawiła się okazja, kończył się kontrakt. Mówię, determinacja i chęć i wola Nene grać w naszym klubie była na tyle wielka, że to było fajne. Tak? Ale jest to rynek, który mocno monitorujecie, tak? Portugalia. Tak, jest to rynek, którego mocno tak w szerszym kontekście on jest bardzo atrakcyjny w tym momencie dla Ekstraklasy z punktu widzenia tego, że Ekstraklasa no jednak staje się coraz bogatszą ligą. No na pewno tak, dlatego w ostatnim czasie sporo ciekawych piłkarzy również do innych klubów trafiło, więc to nie jest tylko tak, że dzisiaj jesteśmy też atrakcyjni pod względem finansowym, bo w Ekstraklasie Portugalskiej w tych klubach naprawdę też nieźle płacą, a na pewno my nie zapłaciliśmy Nene więcej niż miał ofertę w Santa Clara. To były, myślę, że podobne pieniądze. Po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, chęć jego zmiany otoczenia, środowiska, kraju, poznanie, nie wiem, nowej kultury, języka też spowodowało to, że on po prostu był zdeterminowany, żeby w wieku 26 lat podjąć tą decyzję, żeby wyjechać z kraju. Panie dyrektorze, są różne pytania o Dziekońskiego. Jak pan patrzy na rozwój tego zawodnika, jaka jest jego aktualna sytuacja? Ponieważ nie da się ukryć, że to zawodnik, który wszedł z takim dużym przytupem do Ekstraklasy, no ale wydaje mi się, że chyba aż za szybko przyszła ta Ekstraklasa, bo troszeczkę zdarzało się sporo błędów. Nie wiem, czy to nie jest tak, że troszeczkę się spalił mentalnie w pierwszej chwili, no trudno mi powiedzieć. Pana ogląd na tego piłkarza, na niego jako projekt. Znaczy to jest, przyznam szczerze, że to jest dzisiaj chłopak o bardzo, bardzo dużym potencjale, tak? I cały czas w niego wierzymy. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że złapaliśmy moment z Xavierem, taki jego trudniejszy i gorszy moment, tak? I to trzeba sobie szczerze i obiektywnie powiedzieć, że wyskoczył, jak to można tak nazwać, z bramki na dłużej, troszeczkę przez swoje błędy, przez może trochę czasami głupotę, ale to jest młody... Ale boiskową czy pozaboiskową? W tym wieku się i popełnia się błędy boiskowe i pozaboiskowe. Wszyscy mieliśmy do lat, to prawda. Tak, ale żeby była jasność, my tak naprawdę chcemy Xaviera wprowadzić znowu na te dobre tory. Uważam, że to jest ogromny potencjał. Chcielibyśmy dalej go rozwijać. To jest młody chłopak, 2003 rocznik, więc cała kariera przed nim. Każdy musi popełniać błędy. Najważniejsze, żeby potrafił z nich wyciągnąć wnioski. Zrobimy wszystko, żeby Xavier wrócił tam, gdzie jego potencjał jest. Tam, gdzie jego potencjał powinien pozwolić mu być. Panie dyrektorze, jestem ciekaw, czy były już w tym okienku jakieś zapytania o Matysika, ponieważ nie da się ukryć, że to zawodnik, który nie zagrał wielu meczów w Ekstraklasie, ale realia dzisiaj są takie, że nie trzeba zagrać wielu meczów w Ekstraklasie, żeby wzbudzić zainteresowanie. Tak, jest sporo zapytań.
problemem właśnie jest to, że Miłosz nie ma tej ciągłości i regularności gry, tak? Jak wskoczył do pierwszego składu, kilka meczy wypadł. Znowu wrócił, kilka meczy wypadł. Dzisiaj jest to ogromny, ogromny potencjał i uważam, że dawno ja osobiście nie widziałem chłopaka o takim mentalu, o takich umiejętnościach i predyspozycjach, żeby tak odważnie wejść do ekstraklasy i walczyć o swoje. I to jest super. Mam nadzieję, że on to doceni i też nie będzie popełniał błędów takich, jak inni popełniają, jak coś za szybko zostaje im dane. Oczywiście dla jego rozwoju by było super, żeby został z nami dłużej i myślę, gdyby to, co powiedziałem, ta ciągłość jego i regularność gry była, to myślę, że już dzisiaj Miłosza by z nami nie było, bo naprawdę wzbudza spore zainteresowanie zachodnich klubów, ale my też jesteśmy świadomi tego, kogo mamy, jaki potencjał mamy i też nie będziemy piłkarza oddawać za pieniądze, które uważamy, że nie są dzisiaj adekwatne do jego potencjału i poziomu. Dlatego chcemy, żeby Miłosz jeszcze z nami był. Oczywiście jak się pojawi oferta, która będzie satysfakcjonowała właścicieli i klub, to oczywiście Miłosz odejdzie, bo wiemy, że te pieniądze przydadzą się Jagiellonii w kontekście budowy, przebudowy i funkcjonowania w przyszłości, ale nic na siłę, tak? To wszystko uważam, że musi być adekwatne, uważam, że to musi być uczciwa cena, ale tak jak mówię, problemem dzisiaj Miłosza jest to ten brak takiej systematyczności i takiej naprawdę pełnej rundy rozegranej od deski do deski. Czy już dziś te kwoty, ewentualne zapytania, jeśli pojawiają się kwoty, kręcą się wokół miliona euro? Nie wypada dzisiaj rozmawiać o pieniądzach, tak? Ale chciałbym, żeby, tak jak powiedziałem przed chwilą, żeby ta kwota była naprawdę uczciwa dla Jagiellonii. Wiem, że rynek dzisiaj narzuca stawki i możemy dzisiaj chcieć 5-6 milionów, co absolutnie będzie oderwaną kwotą od rzeczywistości w tym momencie, kiedy wiemy, że Miłosz ma nierozegraną tak naprawdę pełną. Ale po udanym sezonie 3 miliony na przykład byłyby realne. Uważam, że po pełnym rozegranym sezonie 3 miliony to jest kwota na pewno realna do osiągnięcia. Sporo się mówiło ostatnio również o transferze Faberskiego do Ajaxu. Jaka jest tutaj historia? Jak pan na to patrzy? Jesteśmy w trakcie negocjacji z Ajaxem i rzeczywiście temat Ajaxu i pozyskania Jaśka jest. Ale w ostatnim czasie było kilka innych klubów, które bardzo mocno zabiegały o to, żeby Jaśka pozyskać. Rodzice są zdeterminowani, Jasiek, żeby wyjechać, tak? I to jest ta sama sytuacja, co z Miłoszem. Uważam, że ta cena musi być naprawdę uczciwa i adekwatna dzisiaj do tego, jaki ma potencjał Jasiek. Cieszę się bardzo, że rodzice to rozumieją i doceniają, jak przebiegają te negocjacje z Ajaxem. I myślę, że finalnie ta kwota będzie taka, że Ajax będzie zadowolony i będzie Jagiellonia zadowolona i będzie Jasiek zadowolony, który tak naprawdę jest zdeterminowany, żeby do tego Ajaxu trafić. Panie Łukaszu, rozmawiamy o zawodnikach niezwykle młodych, o zawodnikach, którzy praktycznie nie zaznaczyli jeszcze mocniej swojego siebie na takim ligowym środowisku, a jednak już wzbudzają takie zainteresowanie. To jest, myślę, że taki niezwykle ważny element dzisiaj prowadzenia klubu, prawda? A z drugiej strony dzisiaj rozmawiam z prezesem Drużdżem i on jak dowiedział się, ile trzeba zapłacić młodzieżowcowi, który będzie młodzieżowcem numer 3-4 w drużynie, no usłyszał o 40 tysiącach miesięcznie, no to złapał się za głowę, że te ceny tak wzrosły, odkąd ostatnio on pracował w Ekstraklasie. Czy pan również ma takie myśli, że kurczę, ten rynek naprawdę jeszcze bardziej, że tak powiem, spuchł? Znaczy uważam, że te kwoty, które padły, to absolutnie są kwotami, które w przypadku młodych piłkarzy dzisiaj nie powinny występować, jak mówimy o trzecim, czwartym młodzieżowcu w zespole. Ale występują.
Znaczy Jagiellonia takich pieniędzy na pewno nie będzie płaciła i nie płaci młodzieżowcom i nie będziemy płacili, tak? Dzisiaj bardzo mocno inwestujemy w akademię, inwestujemy w projekt Akademia Jagiellonii, żebyśmy mogli tych chłopców przyzwyczajać do pieniędzy, przede wszystkim szkolić ich i poprzez systematyczność i regularną grę i zdobywanie poszczególnych szczebli swojej kariery również zaczęli zarabiać odpowiednie pieniądze. Tak? Dzisiaj dla mnie uważam, że zawsze to przyjdzie w parze. Jeżeli będziesz grał dobrze w piłkę, jeżeli będziesz grał na wysokim poziomie, będziesz bardzo, bardzo dużo zarabiał. Będą to wysokie kontrakty. I dzisiaj przykład Miłosza pokazuje to, że tak naprawdę on poprzez swoją grę, systematyczność, pieniążki zbiera z murawy. Ten kontrakt jego jest progresywny. Dzisiaj zarabia w złotówkach, a gdyby może nie tam, mówię, jeden drobny uraz czy drugi, za miesiąc Miłosz miałby kontrakt zagraniczny i by zarabiał te stawki w euro. I uważam, że to jest słuszna droga. Dzisiaj przepłacanie młodych piłkarzy powoduje w większości przypadków to, że ci chłopcy się zatracają i nie mają potrzeby dążenia do tego, żeby wyjechać za granicę, wyjechać do większego klubu. Są po Słynny prostu. syndrom pierwszego dużego kontraktu w Ekstraklasie, swego Tak, czasu tak się mówiło. i ja jestem za tym, żeby oczywiście zarabiali, tak? Tylko mówię, również adekwatnie do danego miejsca, czasu i poziomu, jaki sobą reprezentują. Pan może być za tym, ale inne kluby po prostu uznają, że warto dzisiaj płacić dużo więcej młodzieżowcom, bo oni stanowią największy kapitał drużyny w sensie transferowym na rynku. I wtedy trudniej jest Znaczy, to zachować. nie chciałbym się wypowiadać w imieniu innych. Jeżeli mają taki budżet i mają taką strategię, okej, to jest prawo wyboru. My dzisiaj chcemy naprawdę stawiać na młodzieżowców, chcemy na młodych piłkarzy chcemy stawiać, ale chcemy uczciwie ich wynagrodzić za pracę, a nie za to, że są tylko w Jagiellonii. Panie dyrektorze, jeszcze takie pytanie. Jest teraz dużo, dużo dyskusji na temat przepisu o młodzieżowcu. Rozmawiałem z pewnym trenerem młodego pokolenia o tymże przepisie. On powiedział, że w pierwszej chwili uważał, że tak, że jak najbardziej, że trzeba dać taką furtkę. Ale właśnie po tym, jak dowiedział się, jakie kwoty przez to trzeba płacić młodym zawodnikom, bo no, w pewnym sensie to jest wykorzystywane, no to absolutnie jest dzisiaj za zniesieniem. Jaka jest opinia pana, opinia Jagiellonii na temat roli młodzieżowca? Czy opinia Jagiellonii jest taka, że Jagiellonia nie potrzebuje przepisu, żeby stawiać na młodych piłkarzy, tak? Dzisiaj uważam, że każdy dobry piłkarz, każdy młody dobry piłkarz dostanie szansę i się obroni bez przepisu. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu grali najlepsi, nie mieli tej takiej furtki. Ja się oczywiście również zgodzę z tym, że padają opinie, że polscy trenerzy nie chcą stawiać, gdyby nie będzie przepisu, nie będą stawiali na młodych piłkarzy. Nie wiem, Jagiellonia nie będzie miała przepisu, Jagiellonia będzie stawiała na młodych piłkarzy, bo dzisiaj jest taka strategia i taka jest filozofia klubu i jesteśmy świadomi tego, że poprzez to, że mamy taką młodzież w zespole czy w klubie, możemy liczyć na to, że takie środki zewnętrzne w postaci transferów będą wpływały, które będą napędzały rozwój klubu. Przed chwilą rozmawialiśmy o Miłoszu, rozmawialiśmy o Jaśku Faberskim, pojawiają się zapytania o Karola Struskiego, jesteśmy już gdzieś tam też po rozmowach z klubem, który chce go pozyskać, więc to są tylko młodzi Polacy, którzy tak naprawdę chcą ciężko poprzez swoją ciężką pracę i gdzieś tam cierpliwość dążą do tego, żeby wyjechać za granicę, a nie przez to, że jest przepis, czy zarabiają już dzisiaj bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Oni są na normalnych, uczciwych warunkach, a życzę im, żeby po prostu niebawem zarabiali takie pieniądze, żeby mogli być ustawieni do końca życia. Panie Łukaszu, podobno wykorzystał pan pewien obrazek z Indii, taki mem, który miał symbolizować, jeśli dobrze rozumiem, sytuację w szatni, że no jednak jest zbyt wielu zawodników w tym momencie. Tak, mieliśmy spotkanie właśnie z właścicielami klubu, z prezesem Pertkiewiczem. Moim zadaniem było ocena obecna sytuacji Jagiellonii kadrowa, tak? Na dzień powiedzmy 1 lipca
tego roku, to rzeczywiście trochę to tak wygląda. Mamy bardzo dużo piłkarzy, którzy są na wypożyczenie i wracają, i to taki, pewnie każdy kojarzy taką ciężarówkę, gdzie pełno ludzi jedzie na niej i tam już nie ma gdzie się kto zmieścić. No to tak, rzeczywiście trochę ten obrazek opisuje naszą sytuację kadrową. A musimy zrobić troszkę miejsca, musimy, żebyśmy mogli coś budować, no to rzeczywiście trzeba piłkarzy troszeczkę, części piłkarzy zrezygnować, żeby zrobić miejsce dla nowych, bo nie stać klubu na to, żeby utrzymywać około 40 piłkarzy na kontraktach w pierwszym zespole. Kiedy można się spodziewać jakichś konkretnych, licznych decyzji następnych jakby, tak? Bo już pewne oczywiście odchudzenie miało miejsce, ale wiem, że wobec wielu zawodników jesteście tak 50 na 50. Zastanawiacie się, czy jeszcze oni mogą... Właśnie, no może jak wielu jest takich piłkarzy, co do których no, bardzo mocno się wahacie? Czy oni mogą pomóc, czy już raczej nie? Znaczy nie. Mamy już, tak naprawdę jesteśmy blisko takich finalnych decyzji, więc to jest kwestia przyszłego tygodnia, gdzie tak naprawdę zamkniemy już tą listę, ale czy tych piłkarzy, których rezygnujemy, od razu się, może nieładnie to brzmi, pozbędziemy, czy znajdziemy porozumienie, jeśli chodzi o rozstanie, nie wiem. Na pewno dzisiaj budowa i następny sezon będzie bez nich Jagiellonia. Jaka ma być ta nowa Jagiellonia? Jaka ma być drużyna? Bo mam wrażenie, że to, czego troszeczkę brakowało Jagiellonii w ostatnich latach, takiego określonego pomysłu na siebie, określonego pomysłu na drużynę. Ten zeszły sezon był wręcz przez wielu pokazywany jako symboliczny, bo był nawiązaniem do przeszłości, do lat, kiedy, mówiąc kolokwialnie, żarło i sprowadzono zawodników sprzed lat, no to takie dosyć było w pewnym sensie desperackie, tak? Więc jaką chciałby pan mieć drużynę, czym się charakteryzującą, nie od strony taktycznej, tylko właśnie takich personaliów? Przede wszystkim chciałbym, żeby kibice Jagiellonii mieli się z kim utożsamiać, tak? Chciałbym, żeby Jagiellonia miała widocznych, ewidentnych liderów w swoim zespole, że tak naprawdę kibice przychodzą i wiedzą, kto tak naprawdę gra w Jagiellonii. Kibice wiedzą, że to są piłkarze, na których zawsze mogą liczyć. Piłkarze są w Jagiellonii, utożsamiają się z miastem, utożsamiają się z klubem. Nie chciałbym, żeby... I Tarasa pan nie wypuści do Turcji. Nie, Tarasa nie wypuszczę do Turcji. Taras ma być jednym z liderów tej drużyny. Chciałbym, żeby Taras był filarem tego projektu, dlatego chcemy bardzo, żeby został z nami Imaz, tak, bo kibice już się z nim utożsamiają. Wierzę, że finalnie on z nami zostanie. Podkreślam po raz kolejny, Jagiellonia, ja i czy prezes, czy właściciele bardzo chcemy, żeby Jesus z nami został. Cały czas rozmawiamy. Mam nadzieję, że ten deadline, który sobie daliśmy, rzeczywiście będzie tym deadline'em i zapadnie finalna decyzja. Mam nadzieję, że ta optymistyczna dla nas, no bo jeśli nie, no to tak jak ja wcześniej też podkreślałem, ja potrzebuję chwilę czasu, żeby znaleźć następcę Jesusa. Więc nie chciałbym, żeby to była Jagiellonia, co pół roku zmienia się 6-7 piłkarzy, tylko chciałbym, żebyśmy budowali DNA tej drużyny. Chciałbym, żebyśmy regularnie wpuszczali młodych piłkarzy, przygotowywali ich do wyjazdu za granicę, żebyśmy mieli tą przyjemność uczestniczyć w ich dalszej karierze, że ten klub, który ich przygotował do tej wielkiej piłki, chciałbym, żebyśmy naprawdę robili to tak umiejętnie i zdrowo. Słowo więcej o Jesusie Imazie, ponieważ to też rozpala kibiców Jagiellonii ta sprawa. Jak trudne są te negocjacje? Co jest takim najtrudniejszym elementem w nich? No, tak naprawdę oczekiwania Jesusa dzisiaj, tak? Finansowe. My chyba stanęliśmy już na głowie czy na rzęsach, żebyśmy po prostu mogli spiąć oczekiwania Jesusa, tak? Więc tak naprawdę dzisiaj piłka jest po jego stronie. Doszliście do pewnej ściany, tak? Zaproponowaliście tyle, ile mogliście. Oczywiście, my doszliśmy do ściany, zaproponowaliśmy tyle, ile mogliśmy. Pewnego pułapu nie możemy przeskoczyć, bo tak jak mówię, jest prezes, który naprawdę potrafi liczyć i wie, na co możemy sobie pozwolić, żeby nie przekroczyć tej granicy śmierci, ale
fajnie, że prezes też docenia to, że ja jako dyrektor sportowy bardzo, bardzo chcę Jesusa i chciałbym, żeby on był dalej w zespole. Stąd myślę, że właśnie to maksimum, które udało się wycisnąć z tego naszego budżetu, który niestety nie jest z gumy. Oczywiście, niestety nie jest nigdzie, ani w budżecie klubowym, ani w budżecie domowym, więc każdy może się z tym spokojnie utożsamić. Zaraz, za chwilę przejdziemy do pytań z czatu, natomiast chciałem zapytać, sam pan Łukaszu wywołał temat swojego głównego jakby obecnego współpartnera w Jagiellonii, czyli prezesa Petkiewicza. Jak wam się układa ta współpraca? I byłbym wdzięczny, gdybyśmy wyszli poza, że całkiem nieźle. Uczyliśmy się, bo mieliśmy, mówię, początek był, tak naprawdę nie mieliśmy nigdy okazji ze sobą współpracować i nie mieliśmy okazji tak naprawdę bliżej się nigdy poznać, tylko z piłki, ale to nie była żadna jakaś taka relacja głębsza, więc tak naprawdę też nie wiedziałem, czego mogę się po prezesie spodziewać. Prezes pewnie nie do końca wiedział, czego może się po mnie spodziewać, normalne. Ale dzisiaj po tych 4 miesiącach pracy ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że ta współpraca układa się bardzo dobrze. Gdzieś chyba nadajemy, jeśli chodzi o strukturę i filozofię klubu, pracy na tych samych falach, więc ja ze swojej strony na dzień dzisiejszy absolutnie nie mogę powiedzieć złego słowa, a jeśli chodzi o drugą stronę, to już trzeba by było zapytać prezesa. Czy jesteście zadowoleni z trenera Nowaka? To też pytanie, które pojawia się tak jakby na mojej liście, jak i na liście czatu. To jest dość paląca kwestia. To pytanie, tak, to pytanie pada bardzo często i już troszeczkę zaczyna być męczące. Tak? Czy jesteśmy zadowoleni? Czy jesteśmy zadowoleni z Piotra Nowaka? Uważamy, że dzisiaj Jagiellonia na pewno stać na lepszą grę i Piotr Nowak na pewno też jest tego świadomy, więc jesteśmy też przed spotkaniem podsumowującym całą rundę. Będziemy dyskutowali, co można było zrobić lepiej, a co można było, a co nie, więc tak naprawdę to takie pytanie, takie często padające, a każdy zna odpowiedź. Dobrze, to przejdźmy do czatu. Krzysztof P. pyta, mógłby dyrektor powiedzieć, ile jeszcze transferów do Jagiellonii jest możliwych w tym okienku? Na dzień dzisiejszy planujemy jeszcze 3 transfery. Łącznie z Jesusem, liczę to jako transfer, bo zawsze uważam, że zachowanie kluczowych piłkarzy, czyli podpisanie albo przedłużenie kontraktów, są priorytetowe transfery do klubu, więc jeśli będzie Jesus, to 2, jeśli nie będzie Jesusa, to 3. To ja dopytam o pozycję, czy może dyrektor zdradzić, jakie to byłyby pozycje? Nie, to nie jest tajemnica. Dzisiaj szukamy napastnika i szukamy skrzydłowego, bo ja traktuję to, że Imaz zostaje z nami, więc na pozycji numer 10 mamy Jesusa. Jak się zapatruje dyrektor na przyszłość Bogdana Tiru? Czy uważa, że pieniądze, które są mu płacone, są adekwatne do poziomu, który pokazuje? Znaczy Tiru, tak. Mamy dzisiaj pieniądze, mówię, nie wiem, czy ktoś wie, ile Tiru zarabia, tak, ale... Pytanie z czatu, może ktoś wie. Okej. Czy adekwatne są pieniądze do poziomu, jaki reprezentuje? Nie, dlaczego? Oczywiście nie, to jest kwestia dzisiaj umowna. Pytanie bardziej chyba powinno brzmieć, czy dzisiaj Tiru jest osobą, na którą możemy liczyć w trudnych momentach. Jak najbardziej. Oczywiście jesteśmy otwarci na to, że jeżeli będzie jakaś oferta na Bogdana, to dzisiaj to też jest osoba, o które kilka klubów pytało i pewnie to jest piłkarz, na którym Jagiellonia mogłaby jeszcze jakieś pieniądze zarobić. Na dzień dzisiejszy cała Jagiellonia i większość piłkarzy grała poniżej swojego poziomu, łącznie z Bogdanem, ale wiemy, że jego jak i innych stać na to, żeby zagrać jeszcze lepiej. Czy Maribor wykupuje Mudryńskiego? Mają czas do końca maja, więc tak naprawdę jeszcze dzisiaj nie wykupili, więc czekamy na decyzję Maribora. Wiem, że Mudryński zdobył Króla Strzelców, Maribor został mistrzem Słowenii. Myślę, że tam negocjacje kontraktowe trwają, bo z tego co wiem, Mudryński chciałby tam zostać, Maribor by chciał. Pytanie, czy będzie
Maribor stać na to, żeby opłacać go. Są też dwa pytania o Michała Pazdlana. Jedno jest, wydaje mi się, poważne, drugie jest z lekkim przymrużeniem oka. Które pan dyrektor chce najpierw? Nie ma znaczenia. Dobrze. Czy Pazdan jest częścią tego kręgosłupu na przyszły sezon? Tak. Chciałbym, żeby Michał Pazdan był częścią tego kręgosłupu jak najbardziej. Chciałbym, żeby to była osoba właśnie, która ma się utożsamiać z Jagiellonią, a Jagiellonia ma się utożsamiać z Michałem. Czy cieszy pana, że Pazdan się odblokował z Strzelecką? Pyta Tomasz Sawicki. Właśnie zastanawialiśmy się, czy nie przesunąć go trochę wyżej. Jak mieliśmy te problemy ze strzelaniem bramek, to zastanawialiśmy się, czy to nie jest dobra opcja dać Michała, bo jest tak czasami, nie, że jak napastnik złapie taką serię żre, to gdzie nie kopnie, więc to była właśnie tak, to był taki moment, że zaczęło Michałowi dobrze żreć i zastanawialiśmy się, czy go nie dać trochę wyżej. Co na to sam Michał? Czy on był wtajemniczony w ten szatański plan? No, on był bardzo chętny, tylko złapał kontuzję. To jest też pytanie, Marcin Grudziąż pyta, myślę, że pan też otrzymuje te pytania, albo się do nich przyzwyczaił z przeszłości. Czy Wojtek Sokół jest dyrektorem Jagiellonii? Tak, albo Andrzej Piaseczny. To już zależy, tak, zależy chyba od profilu i albo od długości zarostu. Rozumiem, więc tutaj mamy wyjaśnione. Dobrze, panie Łukaszu, jest też takie pytanie o problem decyzyjności w Jagiellonii. Czy pan się z tym spotkał? Bo są takie opinie, że Jagiellonia jest troszeczkę klubem takim, jakim jeszcze rok temu był, no jakim swego czasu był Widzew Łódź, który też pan doskonale zna, czyli klubem, w którym jest wiele frakcji, wiele osób, wiele doradców. Tak jakby tak każdy ciągnął troszeczkę tą kołdrę w swoją stronę, nie zawsze w jednym kierunku. Zanim przyszedłem do Jagiellonii, również słyszałem takie opinie. Dzisiaj absolutnie mogę zdementować to. Dzisiaj nie ma żadnego problemu z decyzyjnością. To nie jest mój prywatny klub, żebym mógł sobie sam jednoosobowo podejmować decyzję. Nawet w moim obszarze sportowym jest do tego prezes, jestem ja. Zawsze finalnie na końcu rozmawiamy z radą nadzorczą i właścicielami, ale żeby był jakiś problem z podjęciem decyzji albo nie wiem, z długością podjęcia decyzji, nie, decyzje bardzo szybko zapadały, nie było żadnego problemu, więc na dzień dzisiejszy, proszę mi wierzyć, nie ma żadnego problemu z właścicielami, wręcz przeciwnie, są pierwsi, którzy nasze pomysły popierają i są bardzo nam przychylni. Pojawiły się trzy identyczne pytania na czacie, więc absolutnie muszę je zadać. Co z Michałem Nalepą? Kiedy Michał Nalepa odchodzi do Arki Gdynia? Michał Nalepa odchodzi do Arki Gdynia. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Michał ma ważny jeszcze rok czasu kontrakt. Jestem po rozmowie z Michałem. Zaznaczyłem mu, że tak naprawdę liczę na to, żeby Michał tak naprawdę może nie liczę na to, tylko że Michała stać na dużo, dużo lepszą grę i dzisiaj w naszej budowie drużyny Michał będzie tą osobą, która ma tylko pełnić rolę startową do rywalizacji, ale po okresie przygotowawczym tak naprawdę wszystko się może zmienić, tak? Z piłkarza, który jest dzisiaj na pozycji swojej numer 2-3, może być jedynką, to będzie zależało od niego. Na dzień dzisiejszy Michał, mówię, również grał poniżej swoich oczekiwań i co będzie po okresie przygotowawczym, to już tylko i wyłącznie zależy od Michała. W wywiadzie dla TVP Sport powiedział pan, że bardzo chciałby sięgnąć po Mistrzostwo Polski z Jagiellonią. To pokazuje, że musi być jakaś długofalowa strategia, więc jaki jest pana plan, bo jak rozumiem cały pion sportowy ma w dużej mierze jego kierunek, pan o nim decydować, więc jaki jest ten taki bardziej długofalowy plan? Ja wiem, że słowo długofalowy w tym momencie w Polsce i piłce się średnio kojarzy, ale musi pan go mieć. Nikt nie zabroni nam marzyć i ja to mówię całkiem serio. Ja chciałbym być mistrzem Polski z Jagiellonią. Nie powiem, że to będzie za rok, bo pomyślą, że jestem wariatem, ale myślę, że Jagiellonię w przeciągu 3 lat będzie stać o to, żeby walczyć o mistrza Polski. Uważam, że to jest ogromny potencjał i to jest klub, który tak naprawdę zasługuje o to, żeby to Mistrzostwo Polski kiedyś zdobyć. Jestem świadomy tego, że dużo pracy przed nami i dużo rzeczy trzeba zmienić, ale skoro Jagiellonia mogła być wicemistrzem Polski, dlaczego nie może być mistrzem Polski? Bo liga jest coraz bardziej konkurencyjna, coraz bardziej trzeba się postarać o to.
tutaj jest jakby większe wyzwanie dla pana i dla pana współpracowników. Ale proszę mi wierzyć, my się bardzo mocno staramy. Rozumiem. Dobrze, panie Łukaszu, były też pytania o Widzew, który zawsze będzie bliski panu sercu. Oczywiście no, wielka informacja, Widzew wraca do Ekstraklasy. Tak na chwilę od strony kibicowskiej, od strony tych sentymentów. Jak pan na to patrzy? Bardzo się cieszę i gratuluję z całego serca Widzewowi, bo uważam, że Ekstraklasa to jest miejsce dla Widzewa. To nie musimy rekomendować Widzewa jako klubu. Jest to klub z wielką tradycją, z wielką historią, z wielką rzeszą kibiców i uważam, że Widzew zasługuje na to, żeby grać w Ekstraklasie. Cieszę się, że po tylu latach gorzkich przyszedł ten moment, kiedy rzeczywiście kibice mogą odetchnąć z ulgą, że znowu mają drużynę na najwyższym szczeblu rozgrywek. Jedno takie widzewskie wspomnienie, które najbardziej panu zapadło w pamięć, czy to kibicowskie, czy z boiska? Co się panu kojarzy jako taki niezwykły emocjonalny moment, gdy myśli pan o Widzewie? No ja zawsze będę, było tych momentów tak wiele dla mnie ważnych. Mówię, Widzew ukształtował mnie jako piłkarza, ale przede wszystkim jako człowieka i moje wejście pierwsze do szatni seniorskiej będzie zawsze wzbudzało we mnie ogromną radość, ogromne wspomnienia. Było dziewięciu reprezentantów Polski, to był wielki Widzew zaraz po Lidze Mistrzów, więc fantastyczni ludzie i mówię, ukształtowali mnie jako człowieka i jako piłkarza. Kto pana wprowadzał wtedy? Wziął pod skrzydło? Bardzo dużo mówię to byli tak wielcy piłkarze, a tak dobrzy ludzie, że dzisiaj trudno wskazać, kto nie był życzliwy. Wszyscy tak naprawdę, czy to był Tomek Łapiński, Michalski, Wichniarek, Siadaczka, Gęsior, Terlecki, Szymkowiak. Można by, mówię, ich wymieniać pełno i każdy tak naprawdę potrafił coś dobrego powiedzieć, coś dobrego podpowiedzieć, potrafił za przeproszeniem opier dzielić, kiedy było trzeba. Fantastyczna drużyna, fantastyczni ludzie. Panie dyrektorze, ja mam wrażenie, że środowisko widzewskie jest często dość widzewsko-centryczne i nie wszyscy zdają sobie sprawę, z czym przyjdzie się mierzyć w Ekstraklasie. Gdzie pan widzi największe zagrożenia dla Widzewa już w Ekstraklasie, żeby to nie skończyło się, no nie wiem, problemami większymi niż wielu w tym momencie sądzi? Od strony sportowej, obiektywnie mówiąc, czeka ich bardzo dużo pracy. Tak? Uważam, że ta drużyna musi być naprawdę bardzo mocno wzmocniona, bo z całym szacunkiem do piłkarzy, którzy wywalczyli awans, Ekstraklasa będzie stawiała dużo wyższe wymogi i duży będzie wyżej poprzeczka zawieszona. Bo różnica pomiędzy Ekstraklasą a pierwszą ligą jest bardzo duża i od strony, myślę, organizacyjnej Widzew jak najbardziej jest przygotowany na Ekstraklasę, ale pod względem sportowym myślę, że tutaj pion sportowy i trenera Niedźwiedzia czeka dużo, dużo pracy, a czasu za dużo nie jest. Mam nadzieję, że ten plan A był wdrożony już wcześniej, czyli awans do Ekstraklasy i gdzieś Widzew jest przygotowany w kontekście tego, żeby tą drużynę wzmocnić. No, transfery już były wykonywane zimą de facto pod Ekstraklasę, tylko nie wiem, czy to aż tak widać w tym zespole, że było kilka transferów zimą już gotowe. Czasami się rzeczywiście zastanawiałem, bo to było tak jak pan powiedział, głośno powiedziane, że są piłkarze, którzy mają wzmocnić Widzew w Ekstraklasie, więc dwóch, trzech myślę, że czekało na tą Ekstraklasę i dopiero teraz będą prawdziwymi wzmocnieniami, bo w tej pierwszej lidze nie do końca spełnili oczekiwania, ale to pierwsza liga, mówię, no czasami nie jest łatwa, a piłkarze z zagranicy też czasami potrzebują trochę więcej czasu na tą aklimatyzację. Dobrze, panie Łukaszu, jeszcze ostatnia runda pytań prosto z czata od kibiców Jagiellonii. Czy któryś z piłkarzy powracających z wypożyczeń otrzyma szansę w okresie przygotowawczym na pokazanie się trenerowi? Na pewno Kamara. Kamara do nas wraca, zapadła decyzja, że dostanie szansę. On też chce wrócić. Są tam małe negocjacje odnośnie jego paru zapisów w kontrakcie. Mam nadzieję, że również ta determinacja, żeby znów pokazać się kibicom, udowodnić tutaj, że zasługuje na to, żeby grać w Jagiellonii, będzie taka, że pójdzie na pewne ustępstwa, a my jesteśmy otwarci na to, żeby dać mu szansę i dzisiaj
plan jest taki, żeby Kamara wrócił i był osobą tą z wypożyczeń, która dostanie kolejną szansę w Jagiellonii. Kolejne pytanie. Jak wiadomo było zainteresowanie Włodarczykiem? Co poszło nie tak, że wybór padł na Górnik? Pyta Krzysztof P. Tak, do samego końca chcieliśmy Szymka ściągnąć do nas. Uważaliśmy, że to będzie dla niego dobre miejsce. Decyzja po prostu piłkarza, tak? Wybrał Górnik Zabrze. Na pewno miała wpływ też gdzieś tam relacja na linii tata Szymka, a trener Urban, więc myślę, że tam bliżej sercu i był im Górnik czy trener, stąd ta decyzja. Tak jak mówię, my zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby kwestie finansowe nie odegrały. Nie, to nie ten etap kariery, mówię, żebyśmy tu finanse decydowały o tym, gdzie trafi. Po prostu Szymek poczuł, że w Górniku będzie mu lepiej. Czas pokaże, czy to był dobry wybór, a tak jak na początku naszej rozmowy wspominaliśmy, my przede wszystkim chcemy piłkarzy, którzy są świadomi tego, że chcą przyjść do Jagiellonii i wiedzą, że chcą przyjść, żebyśmy nie musieli ich długo namawiać. Co sądzi pan o Czernychu? O Czernychu? Uważam, że to jest bardzo dobry piłkarz, który tak naprawdę już nie wnosi do drużyny tyle, co kiedyś. Znaczy oczekiwania wobec Czernycha są takie, jak pamiętamy Czernycha za pierwszym marzem z Jagiellonii, tak? Trzeba sobie też odpowiedzieć szczerze na to pytanie, że to już nie jest ten sam Fiodor, co kiedyś, ale ja uważam, że można od niego jeszcze sporo uzyskać, bo potrafi grać w piłkę i dzisiaj to jest piłkarz, mam nadzieję, że jeszcze nie tylko mnie, ale kibiców zaskoczy pozytywnie, bo również jestem z nim po indywidualnej rozmowie i widzę to trochę rozgoryczenie jego, ale takie pozytywne, że on jest świadomy tego, że to była słaba runda jego, tak? I on sam jest świadomy tego, że stać go na dużo lepszą grę. Więc myślę, że Fiodor jeszcze nie będzie to już, myślę, piłkarzem, który będzie dzisiaj tak wiodący jak kiedyś, ale będzie osobą naprawdę, która będzie mogła jeszcze coś do, nawet jako zmiennik, czy jako taka osobowość w szatni do drużyny coś ciekawego wnieść, bo to jest bardzo, bardzo fajny chłopak i bardzo porządny człowiek i mówię, charakterny i cieszę się, że on tak obiektywnie ocenia też swoją rundę, czy swoją postawę w ostatnim czasie. Bardzo ciekawe. Jeszcze dwa pytania w takim układzie od naszych kibiców. Jak skomentuje pan obsadę prawej obrony? W klubie jest Olszewski, po kontuzji gra raczej słabo, oraz Tabiś, któremu bodajże kończy się wiek młodzieżowca. Czy dalej będzie grał tam Prikril? Decyzja, kto gra, tak naprawdę należy do trenera finalnie. Na dzień dzisiejszy Tabiś ma rywalizować z Olszewskim. Jeden i drugi to samo, co w przypadku Miłosza, nie ma tej systematyczności i regularności gry, bo jak nie uraz, to kartki, jak nie kartki, to słaba dyspozycja. Więc jeden i drugi na pewno ma potencjał na to, żeby grać lepiej w piłkę. Dostają szansę w okresie startowym. Czy ją wykorzystają, od nich to zależy. Andrzej Trubecha. Zostanie na przyszły sezon, czy zostanie wypożyczony do innego klubu? Jak pan patrzy? Mi się ta historia bardzo podobała. Miałem nadzieję, że bardzo odpali Andrzej. No, zawodnik, który przychodzi z niższej ligi, wiele strzelał. Nie wszystko wyszło tak, jak powinno, ale no na pewno tak patrząc okiem kogoś, kto regularnie ogląda Ekstraklasę, nie wszystko też było złe. Nie wiem, jak pan patrzy na tego piłkarza, na jego przyszłość w Jagiellonii. Andrzej ma super charakter, jest to mega pracowity chłopak, który nigdy się nie obraża, zawsze daje na treningu z siebie 100% i myślę, że to zaangażowanie kiedyś mu będzie wynagrodzone. Czy zostanie? To wszystko będzie od tego zależało, jakim będziemy dysponowali za 3 tygodnie kadrą. Dzisiaj, na dzień dzisiejszy Andrzej zostaje z nami, bo ta obsada na pozycji numer 9 dzisiaj jest dosyć wąska i my Andrzeja w tym momencie potrzebujemy. Ale co będzie za 3-4 tygodnie, zobaczymy. Myślę, że to będzie mimo wszystko piłkarz, który będzie do rywalizacji z napastnikami i w takich trudnych momentach, gdzie trzeba będzie wejść, to zawsze będzie można na niego liczyć.
również na dzień dzisiejszy nie będzie to numer jeden z założenia, ale wszystko w sporcie może się zmienić. Dobrze. I na samo zakończenie takie łączone pytanie. Na jaką pozycję przymierzany jest Skrzypczak, stoper czy raczej defensywna pomoc? I prośba o opinię na temat Pospisila, który miał słabszy sezon i jaka jego przyszłość? Pospisil zostaje z nami sezon tak jak w większości, poniżej oczekiwań. Ma ważny z nami rok czasu kontrakt, więc tutaj jest jasna jego przyszłość, więc tyle na temat Pospisila. Co do Skrzypczaka, jest to tak naprawdę piłkarz, który może zagrać na dwóch pozycjach, jako szóstka, jako środkowy obrońca. Gdzieś z tyłu głowy mieliśmy to, że możemy stracić Miłosza, albo mówię, czy w tym oknie, czy w następnym chcemy mieć na tej pozycji następstwo w postaci polskiego piłkarza. Mateusza znam od wielu, wielu lat. Jest to piłkarz, który da się pokroić za drużynę i kibice takich piłkarzy kochają, którzy wsadzają głowę tam, gdzie niektórzy nogi nie wsadzą. Zawsze będzie oddawał 100% i całe serce na boisku. Jest to taki typowy wojownik i takich piłkarzy również nam potrzeba, szczególnie na pozycji środkowego obrońcy. A mówię, a jak będzie trzeba, to zawsze można liczyć na to, że Mateusz wejdzie na pozycję 6 i również tam zagra na odpowiednim poziomie. Ma 22 lata, jest notabene mistrzem Polski. Przychodzi z Lecha po bardzo dobrej akademii. Jest odpowiednio ukształtowany. Oczywiście w Lechu się nie przebił, nie było łatwe, ale świat się na Lechu nie kończy. Tłumaczyłem mu to kilkakrotnie, że można robić karierę w innych klubach i ja naprawdę wierzę, że poprzez Jagiellonię Mateusz udowodni i pokaże, że co do niego tam w Poznaniu trochę się mylili. A mówię, to jest taki piłkarz, którego na pewno kibice będą doceniać i szanowali, bo to jest taki wojownik boiskowy i takich nam również potrzeba. Muszę przyznać, że bardzo aktywny jest dzisiaj czat. Czy też ma tam pan tak w Białymstoku Poznań, już białystokowskiej strony, że idzie pan do sklepu po bułki i jest przynajmniej 5 kibiców Jagiellonii pytających o najbliższe transfery i tym podobne? Może nie aż tak, ale podkreślam wielokrotnie, że to jest tak fantastyczny region, który jest tak zakochany w Jagiellonii, że rzeczywiście siedzisz u fryzjera, rozmawiają obok ciebie o Jagiellonii. Właśnie idziesz do sklepu z bułkami, tam z tyłu słyszysz, że ktoś rozmawia o Jagiellonii. Jedziesz w taksówce, taksówkarz rozmawia o Jagiellonii. To jest fantastyczne i dlatego podkreślę po raz kolejny. Jagiellonia zasługuje na to, żeby grać o te najwyższe cele. Dobrze, panie Łukasz. Bardzo dziękuję za czas, który poświęcił pan mi, portalowi gol.pl i wszystkim kibicom Jagiellonii, nie tylko, którzy tak aktywnie współtworzyli naszą wspólną audycję. Ja przepraszam troszeczkę za problemy techniczne z obrazem, przede wszystkim u dyrektora Łukasza, ale walczyliśmy do ostatnich minut. Dyrektor potwierdzi, że stawaliśmy na rzęsach, prawie jak Jagiellonia o Jesusa i Maza. Dokładnie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Życzę wszystkim tego krótkiego urlopu co od piłki, od ekstraklasy i do zobaczenia niebawem. Był z Państwem Wojciech Soku. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo.